Dzień dobry, nazywam się Marek Małkowicz i dzisiaj poprowadzę dla Was webinar Neuroleadership a rozwój kompetencji przywódczych, autoregulacja w pracy. Mój zawód psychologa wykonuję już od ponad 30 lat, ale tak się też składa, że od 22 lat zarządzam firmą Integra Consulting, która w tym momencie jest jedną z wiodących firm na rynku polskim. I moje doświadczenie życiowe łączy się nie tylko z pracą trenera, coacha, psychologa, ale także z funkcją menadżera zarządzającego w sposób operacyjny, a dzisiaj na poziomie strategicznym zarządzam firmą Integra Consulting. Parę słów. Firma w tym roku, tylko w tym roku obsługuje 200 klientów, co najmniej ponad 1200 dni szkoleniowych. Firma także ma na swoim pokładzie ponad 55 pracowników, z czego 30 osób to są konsultanci, trenerzy, coachowie. To tyle o Integrze. Parę słów teraz chciałbym powiedzieć o tym, czym się będziemy dzisiaj zajmować. Troszkę wiedzy. Czym jest autoregulacja? W jaki sposób autoregulacja może pomóc menadżerowi w jego pracy? Czyli kolejny punkt, w jaki sposób można osiągnąć wyższy poziom koncentracji dzięki metodom autoregulacyjnym, które de facto powodują integrację ciała i umysłu. Istotnym elementem będzie także poznanie tematu, jak mogę zbudować nawyk reagowania jako szef dzięki metodom autoregulującym się i w jaki sposób autoregulacja może wpłynąć na mój zespół. Istotne też jest to, że przećwiczymy dzisiaj kilka metod, takich małych mikrometod autoregulacji, które możemy wykorzystywać w trakcie spotkań ze współpracownikami, z klientami, ale także przed spotkaniami, czy też po spotkaniach. Na koniec będzie czas na odpowiedź na Wasze pytania, także jeżeli będą się pojawiały, proszę zadawajcie je na czacie, a na koniec na nie postaram się odpowiedzieć. Chciałbym teraz, zanim przejdę do wiedzy, opowiedzieć pewną historię o tym, w jaki sposób ja dotarłem do metod autoregulacji. Na początku mojej kariery zawodowej jako trener, coach, kiedy zacząłem też zarządzać firmą, przez około 7 lat znałem tylko 3 metody autoregulacji, które pozwalały mi, uwaga, przywrócić równowagę. Mamy tutaj definicję autoregulacji, czyli przywracanie dobrego samopoczucia na poziomie ciała, umysłu, emocji. I znałem tylko 3 metody. Kiedy pracowałem po kilkanaście godzin dziennie, znałem pierwszą metodę autoregulacji, palenie papierosów. Druga metoda, szklanka wina raz na 2 dni. I trzecia metoda, raz na pół roku choroba. Tak, właśnie choroba spełnia też czasami funkcję regulującą. Jeżeli nie dbamy o siebie, przychodzi taki moment, że nasze ciało musi spowolnić, musi się wyregulować, musi złapać wewnętrzny balans i często choroba jest jedynym takim sposobem na to, w jaki sposób możemy to uzyskać. Po 7 latach bardzo intensywnej, eksploatującej pracy zacząłem włączać kolejną metodę przywracania wewnętrznej równowagi, która polegała po prostu na tym, że zacząłem biegać, zacząłem jeździć na rowerze, ale ponieważ jazda na rowerze czy bieganie było robione absolutnie amatorsko, bez żadnego wsparcia merytorycznego, okazało się, że pojawiła się kontuzja. W związku z tym trafiłem do ortopedy na operację i po operacji 3 razy w tygodniu miałem takie zadanie, żeby chodzić na zajęcia z czucia głębokiego, czyli na piłkach, na trickboardach i zauważyłem z niesamowitym zaskoczeniem, że po takich zajęciach, które odbywały się o 7 rano w klubie fitness, kiedy wracam do firmy, jestem w stanie dużo dłużej utrzymać uwagę na mailach, które czytam. Jestem w stanie dużo lepiej panować nad sobą, swoimi emocjami w trakcie rozmów ze współpracownikami, czy w końcu łapać szerszą perspektywę, żeby się skupić na tym, co jest priorytetowe, a nie na rzeczach
pobocznych. I tak wpadłem na pomysł, że skoro różnorodna aktywność fizyczna wpływa na moją efektywność, stworzyłem produkt, który nazywa się Body Mind Training, który realizujemy od 10 lat z bardzo fajnymi rezultatami w firmach, w organizacjach. Produkt, który pomaga menadżerom właśnie nauczyć się łapać wewnętrzną równowagę. I polega on z grubsza na tym, że wplatamy różne aktywności fizyczne, relaksacyjne w ciągu dnia na zasadzie takich większych, mniejszych pigułek i okazuje się, że osoby, które te metody zaczynają stosować, poprawia się ich skupienie uwagi, poprawia się ich zdolność komunikacji ze współpracownikami, czy w końcu bardziej precyzyjne delegowanie zadań właściwym osobom. Ponieważ rozwijałem się cały czas. Od około 5 lat uczę się także metod związanych z takim obszarem, który intensywnie rozwija się w psychologii, medycynie i obrazowaniu, który jest nazywany neuronauką. I zacząłem poznawać tak zwane mikrometody, czyli metody, za pomocą których mogę złapać wewnętrzną równowagę w przeciągu kilkunastu sekund, a czasami 2-3 minut, uzyskać pełną koncentrację, pełne poczucie takiego lepszego kontaktu ze sobą. I tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Właśnie tymi mikrometodami, które pomagają uzyskać większe wewnętrzne zrównoważenie, lepszą koncentrację i lepszy kontakt z własnymi priorytetami. Ale żeby można było troszkę więcej o tym powiedzieć, potrzebujemy kilka minut na edukację, czyli takie bazowe pojęcia z neuronauki. Co prawda jest to już trochę przestarzała koncepcja, koncepcja trzech mózgów, ale żeby nie komplikować sprawy, powiem o trzech mózgach, choć dzisiaj się mówi już o 5. W tych trzech mózgach mamy mózg gadzi, który związany jest z przetrwaniem, z oddychaniem, z ruchem, z temperaturą ciała, z zasilaniem po prostu nas w energię. Mamy też filogenetycznie później rozwijający się, czyli na poziomie naszych przodków, ssaków, kiedy są wrodzone systemy reagowania emocjonalnego. Strach, złość, przywiązanie, eksploracja, czy w końcu miłość, zainteresowanie. I trzeci poziom to jest kora szara, którą rozwinęli u siebie najbardziej przedstawiciele Homo sapiens. Najbardziej przydatna w używaniu wyobraźni, rozwiązywaniu problemów, ale także refleksji, samoświadomości i empatii. Kiedy popatrzymy na te filogenetyczne etapy rozwoju ludzkiego układu nerwowego, ale także układu nerwowego wszystkich istot żywych, przychodzi mi na myśl pewna zmiana, która dokonała się w naukach społecznych stosowanych, dotyczących zarządzania personelem, budowania kompetencji pracowników. Kiedy zaczynałem w latach 90. jako trener coach, zauważyłem, że obowiązuje tak zwany behawioryzm, czyli schematy myślowe, schematy zachowań, które, kiedy popatrzymy z punktu widzenia rozwoju mózgu, dotyczą kory, czyli to nauczanie było korowe. Bardzo mocno było skupione na powtarzaniu wzorców. Nawet jeżeli metody były aktywizujące, to one bardzo mocno apelowały do kory. Dzięki Danielowi Golemanowi w drugiej połowie lat 90. pojawiło się pojęcie inteligencji emocjonalnej. Od tego momentu najpierw na Zachodzie, a potem w Polsce zaczęto także mocno rozwijać inteligencję emocjonalną. Mówiono menadżerom, ja także brałem w tym ruchu udział, że nie tylko ta inteligencja logiczno-formalna, znajomość faktów, kojarzenie jest istotne, ale przede wszystkim empatia czy zdolność regulowania swoich emocji. No i w końcu jesteśmy w XXI wieku, który bardziej zajął się tym autonomicznym układem nerwowym. Dzisiaj dbanie o samopoczucie, o równowagę pobudzenia, rozluźnienia, o przestrzeń, naturę, zieleń, ruch, czyli to wszystko, co wpływa na układ nerwowy, staje się taką naturalną praktyką, którą zajmują się na przykład wellness menadżerowie w firmach czy menadżerowie HR-u.
Chciałbym teraz powiedzieć parę słów o tym, że tak jak te etapy się zmieniały, tak jak te etapy się zmieniały w rozwoju, to istotne jest też, żebyśmy skupili się przez chwilę na tym, jak działa układ nerwowy. Cztery kompetencje, które w ramach projektów Body Mind, ale także dzisiaj troszkę ich dotkniemy, które rozwijamy, to jest przede wszystkim świadomość własnego ciała, emocji i myśli. Bez tej świadomości ciała, emocji i myśli, kiedy nie wiem, że jestem zmęczony, napięty, nie jestem w stanie włączyć drugiej kompetencji, którą jest samoregulacja. My się będziemy skupiać na tych dwóch kompetencjach, czyli na świadomości dzisiaj samego siebie i na samoregulacji, czyli regulowania poziomu pobudzenia układu nerwowego. Trzecia kompetencja to włączanie takiego naturalnego mechanizmu, który wszystkie ssaki mają, czyli mechanizmu społecznego angażowania się w relacje. I czwarta kompetencja typowa dla liderów, że lider pomaga swoim współpracownikom w tym, żeby byli świadomi siebie, żeby potrafili się samoregulować, ale także, żeby wzmacniać u nich ten wymiar społecznego zaangażowania. Co to znaczy społecznego zaangażowania? Bardzo konkretnie. Jeżeli jest problem dotyczący tego, co się dzieje w firmie, to pracownik, który nie ma włączonego tego elementu swojego układu nerwowego, nazwanego układem społecznego zaangażowania, raczej nie będzie mówił o tych problemach. Rolą menadżera, lidera jest to, żeby o pewnych problemach, pomysłach, myślach, które krążą po firmie, zacząć oficjalnie i odważnie rozmawiać. Tak jak mówiłem, będziemy się koncentrować na tych dwóch pierwszych kompetencjach dzisiaj. I ostatnia część wiedzy, zanim przejdziemy do ćwiczeń, dotyczy takich trzech trybów działania naszego układu nerwowego. W następnej kolejności będę się odwoływał do tych trzech trybów. Praktycznie marzeniem każdego menadżera, czy marzeniem każdego lidera, czy też menadżera HR-u jest to, żeby pracownicy byli w takiej strefie wewnętrznego balansu. Ta strefa jest opisana tutaj najniżej jako strefa mogę, czyli że jeżeli dostaję zadanie, to potrafię się na nim skoncentrować. Nie mówię, że się nie da tego zadania zrobić. Jeżeli mam podzielić się trudnymi informacjami, to nie mam kłopotu z tym, żeby powiedzieć o trudnych rzeczach, które są w firmie. Najlepiej, co pokazują badania z obszaru neuronauki, ludzie otwarcie potrafią dzielić się problemami, skupiać na zadaniach, kiedy są w tej strefie mogę. Lewa część tego schematu pokazuje równowagę pomiędzy dwoma gałęziami. Taki niebieski słupek, który tutaj możecie znaleźć, to jest opis układu przywspółczulnego czy też parasympatycznego, który odpowiada za rozluźnianie, czyli za wydech, za obniżenie napięcia mięśniowego, obniżenie napięcia całego układu nerwowego, skóry. Ale z drugiej strony mamy też czerwony słupek, to jest układ współczulny, odpowiedzialny za pobudzenie. I te dwa układy w autonomicznym układzie nerwowym są ze sobą w równowadze. Wtedy najlepiej funkcjonujemy. Kiedy łatwo możemy przejść od stanu rozluźnienia, mamy ten schemat poniżej, kiedy budzimy się rano, jesteśmy w takim stanie rozluźnienia, ponieważ ten układ przywspółczulny dominuje. Jesteśmy jeszcze rozleniwieni, myślimy o miłych rzeczach, a trudniej nam się trochę zmobilizować do działania. Ale w ramach tych dwóch stanów, czyli takiej strefy odnowy, takiego luzu i tej strefy społecznego zaangażowania, które mamy opisane po prawej stronie, generalnie łatwo możemy przełączać się do zadań. Problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczynamy działać w trybie muszę, kiedy nasz układ nerwowy zaczyna wydzielać adrenalinę, pojawia się po jakimś czasie kortyzol, pojawia się zwiększone napięcie mięśniowe, galop myśli w głowie. Po prawej stronie mamy opisane emocje różne, które towarzyszą ludziom, którzy przeżywają, to znaleźli się w tej strefie muszę.
To jest, posługując się taką metaforą z elektroniki, to jest tak, jakby napięcie, które przepływa przez system, zaczynało być w górnym obszarze, powiedzmy między 220 a 300 V. Wtedy się okazuje, że system zaczyna działać szybciej, ale co jakiś czas może dochodzić do różnego rodzaju awarii czy przepięć. To jest drugi tryb funkcjonowania układu nerwowego. Kiedy pojawia się zagrożenie, włącza się po prostu tryb walki, ucieczki i wtedy po prostu potrzebujemy szybkiego dostarczenia energii, dlatego ten układ sympatyczny, opisany po lewej stronie czerwonym słupkiem, który jest wyższy, dominuje. Czyli możemy mówić za szybko, jeść za szybko, jeździć za szybko, za głośno, zbyt emocjonalnie wypowiadać się w różnych sytuacjach. Może się też zdarzyć, jeżeli zbyt długi czas jesteśmy w tym trybie, że może się odpalić u nas trzeci tryb, który polega na odłączeniu od energii. To jest strefa już nie mogę, czyli czasami w firmach zdarzają się tacy pracownicy, do których mamy poczucie, że cokolwiek byśmy powiedzieli, to żadnym komunikatem nie możemy ich zmotywować. Bo oni są już właśnie w tej strefie nie mogę. W latach 90. zastanawiano się, czy nawet dzisiaj zastanawiamy się nad tym, jak ich zmotywować, a często problem polega na tym, że ich układ nerwowy po prostu jest w trybie nie mogę, czyli jest albo w trybie wypalenia, czyli zbyt długo ktoś funkcjonował w stresie, czyli w tej strefie muszę, albo w wyniku traumatycznych doświadczeń jest w strefie zamrożenia, czyli nie potrafi wygenerować z siebie energii, bo ta energia jest w nim zamrożona, uwięziona. I dlatego często kluczową umiejętnością, którą menadżer powinien posiadać, a przede wszystkim dobry lider, to wyczuwać, który tryb jest załączony u mnie samego jako u lidera, a także który tryb jest włączony u pracowników. Dlaczego o tym mówię? Jedno z pytań, na które staramy się odpowiedzieć tutaj, jak mój poziom autoregulacji, czyli na ile potrafię się autoregulować, czy jestem w strefie mogę, czy jestem w strefie muszę, wpływa na innych członków zespołu. Są takie badania w ramach neuronauki, które mówią, że istnieje coś takiego jak neuronalne Wi-Fi. Czyli, że osoby przekazują sobie swój stan emocjonalny, stan fizjologiczny w promieniu do około 2,5 metra. Wszystkie osoby, które z nami przebywają, zaczynają odczuwać te emocje, które my przeżywamy. Może się więc zdarzyć, jeżeli lider miał trudny dzień, trudne spotkanie, że jego nastrój, jego napięcie będzie przekazywane na zasadzie tego Wi-Fi, tego promieniowania, do takiej części, która się nazywa nerwy lustrzane w mózgach współpracowników i oni, nie wiedząc czemu, za chwilę zaczną także odczuwać napięcie. Ale na szczęście ta zasada także dotyczy uczuć pozytywnych, czyli kiedy ktoś jest zadowolony, ten jego nastrój może się udzielać innym osobom, które są obok niego. Dlatego ta autoregulacja, ta samoświadomość jest bardzo ważna w pracy każdego menadżera, każdego lidera. Chciałbym teraz odpowiedzieć na kolejne pytanie. W jaki sposób menadżer może użyć narzędzi autoregulacyjnych w pracy, kiedy powiedzmy rozmawia z pracownikiem, który nie przekazał istotnej informacji koledze, w związku z tym projekt zaczyna się opóźniać, chociaż umówił się z nami na to. No i ten model z początku lat 90., że trzeba wyuczyć się pewnych zachowań, czyli na przykład model Foucault. Tak, powinienem udzielić informacji zwrotnej temu pracownikowi. No i biorę, powiedzmy, z mojego mózgu pewne zachowania, które mam wytrenowane i używam wobec pracownika, żeby udzielić feedbacku korygującego. Ale tu się zaczyna problem, dlatego że włączają się emocje, włącza się napięcie. I zanim użyję tego Foucault, większość z nas będzie miała prawdopodobnie różne myśli na temat tej osoby. Niektórzy z nas poczują napięcie w karku, zaciśną im się zęby, zaczną odczuwać złość i najpierw trzeba coś zrobić z tymi emocjami, zanim użyję jakiegoś modelu, na przykład informacji zwrotnej. Dlatego tak ważna jest ta samoświadomość, żeby w momencie
kiedy dzieje się sytuacja trudna, zarejestrować to, że napinają mi się szczęki. Bo jeżeli powiem z zaciśniętymi szczękami do osoby, zgodnie z zasadami udzielania informacji zwrotnej, i tak osoba odbierze ten emocjonalny komunikat, i tak nastąpi napięcie po drugiej stronie. Chciałbym teraz odpowiedzieć na kolejne pytanie. Skoro nasz mózg działa też na takiej zasadzie, że te hormony stresu, to napięcie jakby zaczyna zalewać naszą korę, że kiedy jesteśmy w tej strefie muszę, nasza kora gorzej działa. Dlaczego tak ważne jest obniżanie tego napięcia? Z prostego powodu. Jeżeli jesteśmy w dobrym nastroju, dbamy o dobry nastrój naszych współpracowników, następuje obniżenie poziomu hormonów stresu, pracownicy zaczynają więcej dostrzegać wokół nich, co się tak naprawdę dzieje. Pracownicy napięci, rozproszeni, pokazuje to schemat po lewej stronie, uciekają najczęściej przed dostrzeganymi problemami albo po prostu ich nie widzą. Pracownicy wyluzowani przynajmniej potrafią je dostrzec, a także zaczynają umieć o tym mówić, jeżeli menadżer jest osobą dobrze wyregulowaną, daje im poczucie bezpieczeństwa. Dlatego dzisiaj w biznesie jest już sprawą oczywistą, że ta atmosfera i poczucie takiego wewnętrznego rozluźnienia, czyli bycie w tej strefie mogę przez pracowników w ciągu całego dnia, pozwala efektywniej rozwiązywać problemy, które się w firmie pojawiają. Chciałbym teraz Wam zaproponować jedno z kilku ćwiczeń, które zaproponowałem na dzisiaj. Ćwiczenie, odłączę sobie tutaj share. Tak. Prosiliśmy Was o szklankę wody, żeby każdy z Was miał jakiś napój, wodę przed sobą. Wykonamy pierwsze ćwiczenie, które możemy zrobić w trakcie trudnego spotkania, czy w trakcie rozmowy z pracownikiem, czy w trakcie prezentacji. Ja będę opowiadał, co możemy robić w trakcie tego ćwiczenia. Oczywiście nabieramy wody do ust. Proszę, można wziąć kolejny łyk i odczuwać wodę swoimi ustami, następnie zębami, językiem. W jaki sposób woda przepływa przez nasze gardło? Możemy zarejestrować też różnicę temperatury, jak ona się powoli ociepla. I zarejestrować, co się dzieje wewnątrz naszego ciała, kiedy ta woda spływa niżej. Jeszcze raz. Skupiamy się tylko na odczuwaniu. Na odczuwaniu, jak ta woda wpływa do naszego przełyku stopniowo, przez naszą jamę ustną. Ja już zauważyłem w trakcie tego ćwiczenia, nie wiem, czy wy zauważyliście to, że u mnie zaczyna się spowalniać głos. On się trochę obniża. Ja zaczynam mówić trochę spokojniej i okazuje się, że przełączenie się na odczuwanie jest bezpośrednio połączone z takimi ośrodkami w mózgu, które związane są z regulacją emocji i regulacją pobudzenia. Czyli wpływa to nie tylko na autonomiczny układ nerwowy, wpływa to także na nasz mózg limbiczny, czyli uspokaja różne nieprzyjemne emocje. I docelowo powoduje także to, że jaśniej zaczynamy za chwilę widzieć problemy, o których przed chwilą myśleliśmy. Czyli kontaktujemy się z naszymi receptorami gamma. Receptory gamma są odpowiedzialne za przyjmowanie informacji z zewnątrz i należy je rozróżnić od receptorów alfa motorycznych. Najwięcej receptorów gamma mamy tutaj, wokół jamy ustnej. Mamy także receptory gamma w naszych dłoniach, stopach, potylicy między innymi. I to są takie bardzo wrażliwe sfery. Kiedy je aktywizujemy, wtedy łatwiej nam się odłączyć od niepokojących myśli, które nami rządzą czasami, decydują, co mamy zrobić zupełnie nierozsądnie. I zrobienie takiej małej przerwy na picie się wody daje szansę na wyregulowanie się, samoregulację, czyli obniżenie poziomu napięcia układu nerwowego,
Przejście z tej strefy muszę do strefy mogę. Ale przecież ktoś mógłby powiedzieć, panie, ja tą wodę piję cały dzień i ja nawet nie zauważam, jaka ta woda jest. No właśnie, bo świadomie nie włączamy tych receptorów gamma, które przekazują informacje do mózgu i rejestrują, co się dzieje tak naprawdę w trakcie picia wody. Jeżeli okaże się, że picie wody nie pomaga, mamy jeszcze inną metodę. Mam tutaj ze sobą kwiatek. W większości biur na szczęście znajdują się zielone rośliny, ale uspokajam też. Były prowadzone badania na temat tego, że nawet taka plastikowa trawa w doniczkach działa regulująco na układ nerwowy. Czyli następowało obniżenie ciśnienia krwi, pulsu, napięcia mięśniowego, uspokojenie fal mózgowych, a takie badania były robione. Dlatego możemy poświęcić też chwilę, dosłownie 30 sekund, minutę, dwie na to, żeby poeksplorować, podotykać kwiat, powąchać, przyjrzeć się jego kolorom. Dzięki temu także następuje autoregulacja, czyli większe uspokojenie. A jak mówiliśmy, uspokojony menadżer przekazuje te fale dalej. Coraz więcej ludzi czuje się także uspokojonych, wyluzowanych, ale także będzie wydawał polecenia, czy będzie przekazywał informacje lepiej zorganizowane, bo jego kora także będzie lepiej pracować. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież dotknąłem kwiatka, powąchałem go, napiłem się wody i niewiele mi to daje. Dlatego wtedy kumulujemy większą ilość doświadczeń w trakcie kolejnych przerw w pracy, bądź też w trakcie spotkań, w których uczestniczymy. Proponuję teraz kolejną technikę. Polega ona na tym, że swoje dłonie, gdzie jest najwięcej tych receptorów gamma, kładziemy na udach. I proszę, żeby na chwilę zamknąć oczy i żebyście poczuli fakturę swoich spodni, spódnic, żebyście mieli możliwość może pocierać, wyczuwać różnicę temperatury pod swoimi dłońmi. Tak, skupiamy się tylko na tym, jak nasze dłonie poznają materiał na naszych udach. I teraz zmiana. Uwaga, teraz spróbujmy swoimi udami wyczuwać dłonie. Czyli żeby teraz, kiedy twoje dłonie leżą na udach, spróbuj włączyć receptory gamma na swoich udach i powyczuwać dłonie. Poczuć, gdzie one są rozluźnione, czy są zimne, czy są ciepłe. W którym miejscu jest większy nacisk? Tak, to jest właśnie ten trik, który możemy zastosować. Dotykając swojego ciała, na przykład na udach, czy na rękach, czy gdzieś na brzuchu, możemy przełączać się na odbiór, a to ze strony dłoni, albo z drugiej strony tej części, która jest dotykana. Zapewne część z was zauważyła, że już te trzy ćwiczenia, które wykonaliśmy, powodują obniżenie poziomu napięcia, czyli większe rozluźnienie, spowolnienie głosu. Ja przez cały czas to odczuwam tutaj, czyli to, że także moje pobudzenie się zmniejsza, czyli coraz bardziej jestem w tej strefie, mogę, wychodzę z tej typowej dla pierwszego razu tremy wystąpień publicznych i zaczynam coraz bardziej być w kontakcie ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami, coraz bardziej jestem spokojny. Chciałem też pokazać wam kolejną metodę, którą możemy wykorzystywać w trakcie spotkań, kiedy na przykład emocje szybują. Ktoś przyszedł na ważne dla nas spotkanie, nieprzygotowany, mówi podniesionym głosem, na przykład szuka winnych dookoła. Jeżeli te metody wcześniejsze nie pomogły, możemy też zastosować metodę, która polega na tym, że kładę sobie rękę na splocie słonecznym, to jest tuż pod swoimi żebrami i staram się odczuć najpierw swoją dłonią, swój brzuch,
splot słoneczny, jaka jest temperatura skóry, jaka jest miękkość. I teraz przekładamy to na drugą stronę, odbieramy swoją dłoń właśnie brzuchem. Jakie są różnice temperatury? I skupiamy się tylko na tej czynności. Możemy też dołożyć rękę na potylicy. Tak jakbyśmy się trochę przeciągali. I odczuwam ponownie dłonią potylicę, włosy, temperaturę, wilgotność skóry. I przełączam się na potylicę, że teraz potylica odbiera dłoń. Zarejestrujcie zmiany, jakie się dzieją w trakcie, w waszym ciele. Jak się czujecie? Jakie myśli się pojawiają? Odczucia w ciele? Czy jest wam przyjemniej? Może się też zdarzyć tak, że czasami takie ćwiczenia powodują wzrost niepokoju. Tak jakby sytuacja pokazuje, że ten niepokój może być bardzo głęboko w nas zakonserwowany, schowany. I czasami właśnie takie bezpieczne poczucie się ze sobą może spowodować wzrost niepokoju, jakichś nieprzyjemnych myśli czy czarnych scenariuszy w naszej głowie. Chciałbym teraz pokazać wam kolejną metodę, którą możemy razem tutaj wykonać. I zapewniam, że po całej serii tych metod, które wykonamy, cały czas ten poziom pobudzenia u was nieco opada. Jedna z najprostszych metod, którą oczywiście stosują koty, metoda polega na przeciąganiu się. U niektórych osób może wtedy włączyć się ziewanie. U koleżanki, która tutaj jest, widzę, że jak ja się zacząłem przeciągać, włączyło się ziewanie. To jakby jest dowód na to, że działa ten układ nerwów lustrzanych, tak? Że jedna osoba się przeciąga i ziewa, a druga też zaczyna ziewać. Mogę się przeciągać na boki, mogę się przeciągać do góry, przemieszczając się z pośladka na pośladek. Opuszczam ręce razem z wydechem i mogę teraz jeszcze efektywniej prowadzić kolejne spotkanie. Zadajecie pewnie sobie pytanie teraz, bo ja sobie permanentnie takie pytanie zadaję, jak zamienić taką autoregulacyjną wiedzę na nawyk. No bo wiadomo, że składamy się, nasza jakby psychiczność składa się w większej ilości z nawyków, w związku z czym, żeby nam nie wyparowało na takim spotkaniu, kiedy jesteśmy w wysokim poziomie emocji, pobudzenia, ale też przed jakąś trudną prezentacją, żebyśmy pamiętali o tym, potrzebujemy nawyku. Co możemy w związku z tym zrobić, żeby te aktywności, które nas regulują, obniżają poziom pobudzenia, wprowadzić do repertuaru naszych zachowań każdego dnia? Jeżeli przynajmniej będziemy to ćwiczyć kilka razy dziennie w takich małych pigułkach, może się okazać, że po 30 dniach zaczyna nam tego brakować, jeżeli na przykład takiej przerwy autoregulującej w trakcie spotkania czy przed trudnym spotkaniem nie zrealizujemy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy sobie teraz odpowiedzieli teraz na pytanie, podsumowali też, zanim przejdziemy do powiedzenia, jak kształtować nawyki, cóż możemy zrobić takiego, ja się tutaj przełączam, jakie są metody autoregulacji, żebyśmy to sobie podsumowali, metody autoregulacji autonomicznego układu nerwowego. Powiedzmy sobie jeszcze raz, zaczynając od samej góry, mamy tutaj przerwy i spowalnianie. Samo to, że zrobię przerwę, kiedy jestem w trakcie trudnej rozmowy i powiem przepraszam, kiedy czuję, że rośnie moje pobudzenie i za chwilę powiem dwa słowa za dużo, kiedy zrobię sobie krótką przerwę i wrócę do telefonu, mogę zauważyć, że mam zupełnie inny rodzaj energii i pobudzenia. Mogę także prowokować to obniżenie pobudzenia poprzez spowalnianie.
Czyli mogę świadomie takie ćwiczenia tai chi biurowe robić, czyli świadomie mówić trochę wolniej, co będzie wpływało także na wejście w tą strefę mogę, w której jesteśmy, jak mówiłem wcześniej, najbardziej efektywni. Sportowcy w krajach anglosaskich mówią o to be in the zone, czyli być w strefie, tej właśnie strefie, o której wszyscy sportowcy marzą, kiedy jesteśmy najbardziej wyluzowani i nie przejmujemy się presją na wynik, nie przejmujemy się widzami, którzy na nas patrzą. Kolejna metoda, o której mówiłem, to kontakt z naturą. Może być to kwiat, może być to, jeżeli mam home office, zwierzę, z którym się chwilę pobawię, pogłaszczę, ale może być także spojrzenie za okno, posłuchanie szumu drzew, czy popatrzenie po prostu na liście. Kolejna metoda, sensoryczna orientacja w świecie, zarówno dotyczyła roślin, może także dotyczyć skupienia się na kolorach, może skupienia się na piciu wody. Kolejne metody, które tutaj praktykowaliśmy, związane są z odczuciami ciała. Napisałem tutaj o dotyku gamma, o interocepcji, o autodotyku. Interocepcja, czyli odczucia z wewnątrz ciała. Kiedy się na nie przełączamy, następuje automatycznie uspokojenie układu nerwowego. Dla osób, które potrzebują trochę wyższego pobudzenia, zalecam najczęściej bardziej intensywne energetycznie metody, czyli ruch. Siła, rozciąganie, kardio czy ćwiczenia z koordynacji, coraz bardziej modne ćwiczenia z piłeczkami związane z żonglowaniem. One także powodują autoregulację i powrót do takiej wewnętrznej równowagi. Pozostają nam jeszcze dwie metody. Badania na funkcjonowaniu uważności, skupienia uwagi, równowagi emocjonalnej w ramach neuronauki pokazują, że osoby, które są bardziej wyspane, czyli spały te 7-8 godzin, zjadły 3 posiłki, wypiły czy też piją systematycznie około 2 litry płynów dziennie, takie osoby lepiej panują nad wybuchami emocjonalnymi. Łatwiej przychodzi im się koncentrować na sobie. Czyli są takie bazowe metody autoregulacji, o które powinniśmy dbać. Pozostaje jeszcze metoda oddychania powolnego. Polega ona na tym, że koncentruje się na oddychaniu przez nos. Dlaczego przez nos? Tak się jakoś składa, a pisze o tym dr Butejko w swojej książce, która jest dostępna na polskim rynku, że kiedy oddychamy przez nos, nasze płuca, nasza przepona i nasz brzuch lepiej zaczynają się poruszać. Czyli następuje rozładowanie napięcia, które prawdopodobnie koncentruje się w trakcie trudnych sytuacji w ciągu dnia właśnie w naszych narządach. I także poprzez oddychanie możemy to zrobić. Zróbmy jeszcze po raz ostatni ćwiczenie dzisiaj, które będzie polegało na tym, że kładę teraz z czuciem swoją rękę na brzuchu na wysokości pępka. Nabieram powietrze przez nos. Wypycham brzuch. I wypuszczam powietrze tak samo przez nos. Mogę powtórzyć to ćwiczenie. Ja już zauważam jeszcze większe spowolnienie u siebie. Podsumowując, możecie sami te metody praktykować na sobie, żeby być bardziej w tej strefie mogę, czyli być bardziej osobą wyluzowaną. Możecie także uczyć tych metod swoich współpracowników. W ramach projektów Body Mind Training, które czasami są projektami półrocznymi, rocznymi, gdzie uczymy też takich mikrometod, ale także włączamy różne rodzaje aktywności ruchowych, obserwujemy zmianę nawyków u pracowników biorących udział w takich projektach. Ale kiedy mówimy z kolei o zmianie nawyków teraz, nie możemy zapomnieć o tym, że to jest jeden z celów naszego dzisiejszego spotkania. Czyli żeby przygotować się do wdrożenia tych technik, które poznaliście, do codziennego życia. Najpierw pytanie do kory przedczołowej. Co chciałbyś dla siebie po tym warsztacie? Czego potrzebujesz dla siebie? Co byś chciał zastosować? Chwila na przemyślenie.
jakie chciałbyś dla siebie korzyści? Jak chciałbyś się czuć po stosowaniu takich metod kilka razy dziennie? Odpowiedz sobie na to pytanie. No i teraz dochodzimy do kolejnego etapu, kiedy już wiesz, co chcesz praktykować, które z tych metod najbardziej ci pasują, dlaczego, co chcesz dzięki temu zyskać, przechodzimy do praktykowania świadomego, kiedy trzeba powtarzać te zachowania, przeciwstawić się napływowi informacji i zadań, które nas zalewają każdego dnia i zaplanować w swoim kalendarzu. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład kalendarz Google ma taką opcję cel dla siebie, gdzie możemy takie właśnie autoregulacyjne aktywności sobie zapisać. Możemy też włączyć oczywiście powiadamianie o tym, żeby nam to przypominało. Do zmiany takiego świadomego zachowania w nawyk potrzebujemy także włączyć ten mózg limbiczny, czyli nagradzanie się, przeżywanie pozytywnych emocji. Ale możemy także dzielić się tymi naszymi doświadczeniami ze współpracownikami, którzy także jak my mogą pracować nad wdrożeniem takiego nawyku. I po spełnieniu tych trzech warunków, czyli jest chęć, czyli ta wolicjonalna część kory wykorzystana, jest powtarzanie codziennie kilka razy przez 30 dni, jest nagradzanie się bądź wymiana doświadczeń. Jak mówię nagradzanie się, to na przykład mogę się sam pochwalić w myśli. Niekoniecznie dawać sobie kolejnego cukierka. I dopiero po około 30 dniach te metody autoregulacji zaczynają wchodzić do naszego repertuaru tych nawyków, czyli stają się naszą nieświadomą kompetencją. Także będę trzymał za Was kciuki, żebyście poeksplorowali. I do następnego razu. Czekam na Wasze pytania. Są pytania. Pytanie pierwsze. Jak pomóc pracownikowi, który jest w stanie wypalenia i żadne metody motywacji na niego nie działają? Powiem tak, że mamy tutaj przykład właśnie tej strefy dokładnie osoby wypalonej i żeby się nie skupiać na motywowaniu jej, tylko bardziej na złapaniu przez nią w ogóle równowagi życiowej, odblokowaniu swojego ciała. Mam taki przykład osoby, która pracowała w dziale księgowości i mężczyzna około lat 35. Rozmawiałem o tym z trenerem personalnym, którego też szkoliłem. Opowiadał o tym, że zaczął chodzić na siłownię i w trakcie półrocznych ćwiczeń coraz bardziej zaczął się otwierać na rozmowy z innymi ludźmi. Zaczął być też taką osobą pełniejszą energii, że przy zamrożeniu potrzebny jest prawdopodobnie bardziej intensywny ruch w tej sferze prywatnej. Wiem, że dzisiaj w coraz większej ilości firm pojawiają się także zajęcia z pilatesu czy z jogi. Myślę, że byłby to też dobry pomysł dla takiej osoby. Natomiast warto też pomóc jej w tym, żeby nauczyła się autoregulacji poprzez ciało w przyjemnych i bezpiecznych warunkach społecznych. Drugie pytanie. A jak nie czujemy tego pobudzenia, popadając w emocje, czasami tego się nie zauważa? Bardzo prosta odpowiedź. Jeżeli mamy ten nawyk obserwowania samego siebie, czyli na przykład robię sobie 3 razy dziennie przerwy, takie kilkuminutowe, na to, żeby poczuć, jak się czuję, jeżeli będę ten nawyk ćwiczyć, to za jakiś czas będę w stanie sobie uświadomić, że na przykład jestem wkurzony, że na przykład jestem rozżalony po tej sytuacji. W związku z tym, że nasz system edukacji kompletnie nie rozwija tych umiejętności, my dopiero w życiu dorosłym bardzo często dopiero zaczynamy sobie uświadamiać, jak nasz stan emocjonalny wpływa tak naprawdę na nasze funkcjonowanie i współpracę z innymi. Pytanie trzecie. Jak się ma bycie pracownika w trybie mogę, a motywowaniem go, by wyszedł poza strefę komfortu i może wszedł w strefę muszę? To jest od pierwszych slajdów. Co daje żonglowanie? W szwedzkich szkołach są podobno zajęcia z żonglowania. Mamy tutaj 2 pytania.
Ja się generalnie nie zgadzam z tą koncepcją strefy komfortu, dlatego że jak popatrzymy na polską populację, to generalnie 90% populacji jest albo w strefie muszę, widzimy to na naszych drogach, widzimy to zwłaszcza w instytucjach publicznych, w szkołach, szpitalach, w urzędach, w jaki sposób Polacy się zachowują. Większość z nas jest w strefie muszę. Jeżeli jeszcze powiedzielibyśmy wyjść ze strefy komfortu dla ludzi, którzy są w strefie muszę, niestety będzie to odebrane jako coś kompletnie niezrozumiałego. Dlatego raczej neuronauka mówi o tym, żeby raczej uczyć się poprzez wzbudzenie w sobie stanu większego wewnętrznego bezpieczeństwa. Wtedy najlepiej startujemy z nowymi nawykami. Kolejna rzecz, tu jest to pytanie o to żonglowanie. Steve Jobs ponad 10 lat temu, póki jeszcze żył, organizował zajęcia dla swoich menadżerów, aby uczyli się żonglowania. Dlaczego? Dlatego, że to pozwala koordynować lepiej obie półkule i włącza tak zwane szerokie postrzeganie, które liderom jest bardzo potrzebne, czyli żeby nie koncentrowali się na szczegółach, które są mało istotne, ale widzieli całe pole problemowe i wybrali to, co jest najbardziej kluczowe. Pytanie czwarte. Co jeśli zaproponowane metody autoregulacji nie zadziałają? Napiję się wody, ale napięcie i stres nie minie. Tak jak mówiłem wcześniej, próbujmy kolejnych metodą prób i błędów. Jeżeli z kolei jestem osobą o wysokim zapotrzebowaniu na stymulację, bo jestem przyzwyczajony działać na wysokim tym układzie sympatycznym, wtedy ruch, aktywność fizyczna, wtedy czasami spacer po schodach na piętro, na którym pracuje zarząd, da nam dużo więcej niż dotykanie siebie na splocie słonecznym czy picie wody. I pytanie piąte. Jak wyrobić ten nawyk, aby się zatrzymać i przeanalizować siebie? Ja już mam wrażenie, że odpowiadałem na to pytanie. Po prostu zaplanować w kalendarzu. Tak jak w firmie seksmisja, weź pigułkę, zrób sobie przerwę i usiądź na chwilę, poczuj swoje dłonie, poczuj swoje stopy i zadaj sobie pytanie, jak się czujesz w danej sytuacji. Można do tego też arkusz z emocjami wykorzystać. Tą prezentację będziecie mogli także wykorzystać, żeby nazwać emocje, w jakim się w danej sytuacji znajduję. Bardzo dziękuję za udział w webinarze, wasze pytania i mam nadzieję, że będziecie stosować. Do zobaczenia.